Siema, siema, ja jestem ten słynny Jupiter. Dzisiaj jesteśmy w Minecraft, jak widzicie. Muszę zniszczyć blok, który jest pode mną. A wy zostawiacie łapkę w górę, subika z dzwonkiem, bo inaczej wpadniecie do tej otchłani. No i co? Jest to seria One Block Challenge, w tym stylu miniseria właściwie, bo to będzie no max chyba 5 odcinków. Nie no, nawet może nie mniej. Chyba, że będziecie bardzo chcieli, no to przedłużyć tą serię wam mogę. Także co? Jesteśmy na jednym bloku i jak go rozwalę... Mamy kolejny blok i teraz te bloki się regenerują, to mamy po prostu cały czas niszczymy. I to jest infinity block. No w sensie to jest poradnik, tak? It also spawns more... czyli tak, czyli się spawnuje więcej dirta i tu nagle się spawnuje drewno. I tutaj mamy coś takiego jak help menu, ja sobie to klikłem i mamy the plains, czyli taki podstawowy biom. Właściwie to dirt, drewno, te podstawowe takie rzeczy. Tu mamy ze znakami zapytania różne te, takie... W sensie to i to jest ilość biomów jakby te znaki zapytania. I tu mamy skrzynkę coś. Click for info. Okej, skrzynki. Jakieś tam... Czyli jakby to są... skrzynki to są takie, no nie wiem jakby to powiedzieć. Skrzynki to są coś w stylu takich... O! Randomowe, czyli może być fajna skrzynka, a może być taka na przykład z kwiatami. Bardzo się cieszę, że taka mi się akurat trafiła. Dobra, teraz na skrzynce nie mogę się zbudować, więc jak będzie normalny blok, to się zbuduje. A wy zostawia... O, teraz był na przykład lag. A wy zostawiacie łapkę w górę i subika z dzwonkiem, ponieważ to jest za darmo. I mnie to wspomaga. Już idziesz tam na dół. No, dziękuję bardzo. A jak tego jeszcze nie zrobię, jeszcze pamiętaj o tym. Dobra, niszczymy sobie właściwie cały czas. Dobra, rozrośnijmy to sobie. Cyk, cyk. Ogólnie wziąłem tą serię, dlatego że dużo youtuberów polskich i zagranicznych to nagrywało. Jakby się ktoś zastanawiał. Dobra, cyk i teraz rozwalamy. Mamy glinę. No glina nam nie wiem, do czego właściwie będzie potrzebna. Niszczymy sobie trzeci blok drewna. O! Mamy 10 zniszczonych chyba bloków, czy coś w tym stylu. Nie wiem, no angielski u mnie to jest średnia rzecz. Dobra, tu nam się wyświetlają różne takie komunikaty, które już znikły. Dobra, mamy już sobie w sumie 4 logi. Także zróbmy sobie crafting, postawmy go może... Crafting byśmy postawili, cyk, i tu byśmy... O ja, nie chciałem tego tak zrobić. Pytanie teraz tylko, czy... O, dobra, mam skrzynkę. Cyk, dobra. No i coś w tym stylu ja bym chciał zrobić. I tutaj jest nasz blok, który się rozwala. Później go na przykład możemy blokiem z gliny otoczyć, co nie? To będzie, mi się wydaje, spoko. Ja bym sobie zrobił jakieś klasyczne na razie drewniane narzędzia. Na przykład łopatę. No właściwie teraz na razie łopatę tylko. Żeby chociaż troszkę szybciej to było. I siekierkę bym sobie zrobił drewnianą. Nawet ja i tak za niedługo te narzędzia nie będą nam potrzebne, bo będą kamienne, ale no. Dobra, mamy kolejną skrzynkę z seedsami. O, ja wywaliłem swoją łopatę do skrzynki, ale to mniejsza. Dajmy sobie tutaj wszystkie rzeczy, no i ogólnie niszczmy to sobie. Z tego co wiem, to dzisiaj pewnie to renderuje. Jutro idziemy do szkoły, znaczy na rozpoczęcie roku. Tak, połóż swoje itemki w skrzynce, no to ja już właśnie to zrobię. Biłem, tylko nie wiem czemu to się tak przesunęło. A, bo dołożyłem skrzynkę. Dobra, więc rozwalamy to dalej. Niszczymy, niszczymy. Na razie tylko te dwie pary narzędzi są nam potrzebne tak naprawdę. O, dynie! Dyni jeszcze nie mieliśmy. Właściwie będę wam robił pewnie jakiś timelapse, bo to bardzo ciekawe nie jest, jak ja sobie jeszcze bloki, nie? W ogóle miałem też jeszcze taką jedną zbagowaną wersję tego moda, ale ten jest bardziej rozbudowany i lepszy. I właśnie, mamy świnkę. Ja ją sobie na razie zabiję. Po pierwsze potrzebujemy jedzenia, po drugie, no po co nam jest na razie świnia. Była taka nierozbudowana w ogóle wersja tego moda, że jak stałem na tym jednym bloku, nie było właśnie tych biomów tutaj napisanych, a to jest taka jakby taki mod, ale no ogólnie lepsza wersja, no nie? Dobra, rozwalajmy to sobie. Ja bym chciał, nie wiem, ile z tego serii odcinków zrobić. Tak myślę, że nie wiem, z 5 myślę, jak będziecie chcieli to więcej. Okej, kolejna skrzynka, dajmy ją sobie tutaj. Za niedługo nam się w ogóle znowu zniszczą te narzędzia, ale to nic, zrobimy sobie nowe, dużo drewna jest, więc można grać. Dobra, mamy kolejne rzeczy, tym bardziej drewno i melony i wszystko. Ogólnie za niedługo też możliwe, że będzie nowe audio, nowy mikrofon. O, krowa! Też zabijecie, mordaczko.
bo potrzebujemy jedzenia. Troszkę słabo dropujesz. No ale co z tego w sumie. I tak mam już troszkę jedzenia, na pewno nam starczy. I zaraz chyba powinno się respić mody. No, mody. Za dużo modyfikacji, jak gadam, coś ostatnio. Dobra, zacznijmy to niszczyć. Zastanawiam się, kiedy będzie następny biom, bo właściwie... O, padła mi pierwsza łopata i mamy kolejny rodzaj drewna. Przepraszam, jak więc nie będziecie widzieć, no ale co ja na to poradzę, nie? Trzeba szybciej niszczyć różne rzeczy, no? Dobra, odłóżmy tu sobie wszystko. Niszczymy dalej. Drewno raz, okej, okay, niszczymy dalej. O, chicken. Mam cię na strzała, cyk. Dobra. Niszczymy dalej. O, siema owca, yeah. Dobra, mamy jakieś mięsko z owcy. Schowam to sobie w sumie, bo po co mi... Mamy kolejnego plains chesta, więc ja sobie go położę i... Dobra. Ciśniemy dalej. Właściwie... O, to są chyba jakieś inne chesty, bo się nie łączą. Albo po prostu jestem debilem i... No właśnie. Także widzimy się pewnie zaraz. Okej, okay, padła mi właśnie łopata, więc muszę sobie zrobić nową. Zabiłem kolejną owcę, ale myślałem, że dropnie z niej więcej wełny. Niestety nie wypadło i muszę kopać dalej w nocy. W ogóle powierzmy nasz tutaj teren właśnie. Bo myślę, że im więcej terenu, tym właściwie lepiej. Więc tu sobie powiększę, tu też sobie troszkę powiększę. Sorki, jak jest, nie widzicie albo mało widzicie, no ale... No taki los. Dobra, odłóżmy sobie wszystkie itemki, które wykopaliśmy. Zróbmy sobie narzędzia, zrobimy sobie jeszcze nową siekierkę, czyli cyk, o, dobra, mogę sobie zrobić nową siekierkę, patyki jeszcze, cyk, dobra, no i co, ja będę kopał dalej i widzimy się już teraz, myślę, że jak ten biom już cały wykopię, bo myślę, że nie ma sensu, żebym was tutaj przetrzymywał, xd, także widzimy się, jak będę na następnym biomie, elo. Okej, widzowie, znalazłem coś takiego w skrzynce, to jest Benelovent Key Gift, więc fajnie, dostałem fajnego gifta od twórcy tej mapki, dziękuję ci bardzo. No, jesteś najlepszy, xd. Dostałem wiaderko i tu jeszcze dostałem taką krówkę, którą się w sumie właściwie zabiję, bo po co mi ona. Zniszczymy sobie to, zrobię sobie za chwilę nową łopatę. O! I właśnie, upgrading. I teraz będziemy w nowym biomie i powinno się tutaj to wyświetlić na czacie, zaraz wszystko zobaczycie. Nie pokazywałem wam jeszcze tego i proszę bardzo, jak widzicie, tu nam się wyświetlił na czacie. Jestem w nowym biomie The Underground. Jak tutaj sobie kliknę, to mi się wyświetli, że jestem na drugim hejsie. Nie wiem, jak to się czyta właściwie. The Underground. I mogę tutaj opis i tu na przykład mam nowe bloki. O, mam tak, andezyt, węgiel, dioryt, granit, gravel, iron, spruce log i stone. No to takie defaultowe, jak taki, o, podstawa, jakby, wiecie, podstawa stone'a. W sensie to takie, jak się po prostu wchodzisz sobie pod ziemię, no to takie od razu masz surowce. Dobra, skoro mamy już stone'a, zróbmy sobie kilo. Weźmy sobie to i to, zróbmy z tego patyki. No i z tego zrobimy sobie kilo. Wykopmy sobie tak, żebyśmy mieli na wszystkie narzędzia. Mamy stone age'a. Także git. Wykopmy sobie, no nie wiem, z 10. Zróbmy sobie narzędzia. O kurde, poszedł gravel. W sumie to spoko, bo nie potrzebuję gravela. Nie wiem. Ja lubię mówić gravela. Dobra, mamy 10. Także zróbmy sobie tutaj kilo po pierwsze. Tą skrzynkę sobie połóżmy, no nie wiem, gdzieś tutaj. O, będziemy mieli fajny napis. Zróbmy sobie jeszcze dwa inne narzędzia, czyli siekierkę i łopatek. One są równie ważne. Te możemy wyrzucić, bio odleciały. Te sobie tutaj układamy. Miecza na razie chyba nie potrzebujemy, chociaż wędraje czego sobie zrobię. Właściwie też mogę bić siekierką, ale mieczyk też będzie ważny, także cyk, 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 cyk. Dobra, robimy sobie mieczyk. No i myślę, że można kopać dalej właściwie. Także cyk. A, dobra, jestem debilem. Także może wam teraz jakiegoś timelapsa zrobię. O, mamy węgiel. Także robię wam timelapsa, nie ma co przedłużać. Hold me close.
Okej, widzowie, jak widzicie, zabiłem właśnie zombiaka. Dostałem achievement na czacie tutaj. Zabiłem właśnie też krowę grzybią, czy jakoś tak. Więc sobie tutaj wszystkie itemki na razie odłożę. Też w ogóle zapomniałem, że mogą dopić z poprzednich jakby age'ów itemki. Tego nie przemyślałem zbytnio, ale jest jak jest. Także jest. Dobra, widzowie, postanowiłem jeszcze sobie zrobić piecyk i myślę, że zanim tego będziemy kończyć odcinek, bo nie ma co przedłużać zbytnio. Weźmiemy sobie jeden węgiel, całe żelazo, cyk, cyk. Także niech się przepala, ja jeszcze chwilę pokopię, odbierzemy sobie żelazo, zbierzamy itemki i zobaczymy, co będzie dalej. Zrobimy sobie cyk i cyk sobie przygotuję. Cyk, o dobra, zróbmy sobie kilofik. Dam go właściwie tutaj, żeby mi było łatwiej. No i co, kopiemy. Myślę, że zaraz jak to się przypali, za jakieś kilka minutek albo mniej się widzimy. Okej, widzowie, jak widzicie, creeper mnie zepnął, straciłem wszystkie itemki, ale jest tutaj coś takiego, okej, zginąłem i mogę, nie mam pojęcia, o co chodzi. Zostałeś zabity, odzyskałeś. Aha, okej. Czyli myślę, że... O kurde, wybuchło mi tu. Czyli... Czekaj, co? Wooden pickaxe, crafting table i oak. Okej. Czyli to jest jedyne, co odzyskałem? Tak mam to rozumieć? Okej, fajnie. W sensie jakoś bardzo tych itemków mi jakby nie... Dobrze, że to jest początek gierki, co nie? Bo to... Inaczej by była lipa. Ale no dobra, może być. Troszkę się zawiodłem, no ale trudno, rozwalmy sobie tą skrzynkę, połóżmy. No i co? Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. I wbijajcie na kolejne odcinki z tej serii, pojawią się na dniach. Życzę powodzenia w pierwszych dniach szkoły, czy tam w ogóle przez cały rok szkolny. No i co? Sub, like, comment. Mam nadzieję, że w ogóle na samym początku zostawiliście. Ja się z wami żegnam, do następnego. Siema.